Zdarzyły się na przykład takie sytuacje niespodziewane, że nagle gdzieś tam wydawca na słuchawce mówi: słuchajcie, musimy zmienić, bo coś się wydarzyło? Ale mnóstwo razy, tak, tak. To są takie rzeczy właśnie, których nie da się przewidzieć. Albo ci nagle słyszysz, że mówisz, a to nagle coś się zbiło totalnie i teraz pytanie, czy robić głupa i udawać, że się tego nie widzi? Przecież widz słyszy, że coś się potłukło. No to mówisz, a co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Albo ona nie dojedzie, to teraz przechodzimy ten. O, materiał musi spaść, bo nie zdążymy. O, przegięliśmy, 3 minuty przegięcia. No, jakby tam się dzieje równoległe życie. Więc cały czas trzeba reagować i widzisz, jakby z jednej strony każdy może się nauczyć prowadzić Dzień Dobry TVN, bo tutaj pracuje sztab ludzi na ciebie, a z drugiej strony wyjdzie cała prawda, jak będziesz musiała zareagować spontanicznie. Ja kiedyś prowadziłam taki program, w którym wydawca mi coś powiedział do ucha, ale nie w Dzień Dobry, tylko jeszcze wcześniej w innych programach. I ja powiedziałam, nie trzeba tego. Ja jej po prostu odpowiedziałam. Czasami nadal nam się zdarza coś takiego powiedzieć, że wiesz, że wydawca właśnie powiedział, że kategorycznie musimy kończyć. Ale podobno znowu widzowie tego nie lubią, jak ugłaśniamy to, co jest w uchu. A aż by się chciało ugłośnić, jak czasami ktoś mówi, no to może to jeszcze kolejne pytanie sobie zadacie? Albo jeszcze kolejne pytanie z waszego przedszkola? Więc, a czasami trudno nawet się nie zaśmiać po prostu. Więc oni też po drugiej stronie pracują nad tym, żeby wiesz, no, żeby za dużo tego nie było, ani tych szumów, ani tych rzeczy. No, a z drugiej strony wiesz, jest wentyl bezpieczeństwa. Jak nie masz co powiedzieć, to zawsze masz wiesz, w uchu osobę, która ci podpowie, tak? Która ci podpowie pytanie, albo powie ci, hej, idziesz w tą stronę. Nie o to chodziło w tej rozmowie. Uczysz się tego, jakby tej modalności, takiej tej dwubiegunowości, czy można powiedzieć multitaskowania, o tak, poznawczego, bo wymyślałam słowo multitask poznawczy, nie? Czyli, że masz uwagę skierowaną na wiele źródeł.